25 września wspominamy świętego Kleofasa, ucznia pańskiego. Kleofas to postać wymieniona w relacji świętego Łukasza o przyłączeniu się zmartwychwstałego Chrystusa do uczniów idących do Emaus. Kleofas prawdopodobnie stamtąd pochodził. Nie ma natomiast podstaw do utożsamiania go z Kleofasem, czy też Kleopasem, o którym wspomina w swej Ewangelii święty Jan. Tym bardziej bezpodstawne wydają się próby czynione przez niektórych egzegetów, aby Łukaszowego Kleofasa utożsamić z innymi ewangelicznymi postaciami, na przykład apostołem Szymonem, lub ustalić stopień powinowactwa ze Zbawicielem. Niewykluczone, że tego rodzaju próby przyniosły Kleofasowi zaszczytny tytuł męczennika. Za takiego uważali go pielgrzymi z VI stulecia, Teodozy oraz Anonim z Piacenzy. Ten ostatni podaje też, że Kleofasa pochowano na Górze Oliwnej, może na skutek napadów, które w VI wieku zagrażały bazylice wybudowanej w Emaus. Do martyrologium Kleofas wpisany został pod dniem 25 września przez Adona. Módlmy się. Boże, Ty dałeś nam słabym ludziom, Twoich świętych, jako wzór i pomoc na drodze zbawienia. Spraw, abyśmy dążyli do Ciebie, naśladując świętego Kleofasa, którego narodziny dla nieba obchodzimy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Kyrie.